Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Adam. Dzisiaj 30 dzień listopada. Ja na motocyklu. Trochę sobie go opukam na początku. Myślę, że motovlog długo oczekiwany, dawno nie nagrywałem. O, moja piękna naklejeczka. Tak się czyści moto na szybko. Jakoś to musi wyglądać, nie? Także serdecznie wszystkich zapraszam. Lecimy. Pali. Ach, pali wariat. Dobra. Lecimy z motovlogiem. Lecimy. W końcu na motorek wskoczyłem. Długi czas nie wskakiwałem na motorek. No i tutaj przy jakże pięknym śląskim krajobrazie zatrzymię się i coś wam pokażę. Mam coś w kuferku. Cyk, cyk. Także jak ktoś, pytali mi się ludzie, co to jest za czerwony kluczyk tutaj razem z tym do stacyjki. To jest kluczyk do kuferka. Piękny kluczyk do kuferka. Otwieram, cyk, cyk. I kuferek sobie otwieram. A co w kuferku? Mam kalendarz. I o kalendarzyku parę słów chciałbym powiedzieć. Kalendarz motocyklistek 2016. To jest kalendarz akcji charytatywnej. Zbierane są pieniądze dla Michała, który stracił rękę w nieszczęśliwym wypadku. I każdy kalendarz, o kurczę, każdy kalendarz kosztuje 30 zł plus przesyłka, ewentualnie 10 zł, czyli 40 zł. Cały koszt ze sprzedaży tych kalendarzy idzie na charytatywny cel, właśnie na tą protezę dla Michała. I właśnie jakby ktoś z was chciałby się przyłączyć do tej akcji, no to serdecznie zapraszam. Naprawdę szczytny cel. Pieniążków dużo nie brakuje na protezę. Także zapraszam was. Szczegóły są na tym filmiku moim, na tym filmiku Markusa. Zapraszam na wydarzenie na Facebooku Kalendarz Motocyklistek 2016. A pod tym moim filmem, w opisie filmu, macie kontakt do Radka, który zajmuje się sprzedażą i wysyłką tych kalendarzy. Także zapraszam serdecznie. Przyłączcie się do akcji. Nowy rok się zbliża, także kalendarz i tak się przyda, a cel jest bardzo szczytny. Także tyle, jeżeli chodzi o kalendarzyk. To jest naprawdę ważna sprawa. A ja sobie lecę dalej. Lecimy dalej. Odpalamy tego Rometa. I lecimy. Lecimy Rometem. Ach, te Romety teraz robią szybkie. Szybkie! Szybko się rozpędzają. No także zima, zima, tuż, tuż. W przyszłym tygodniu akcja Moto Mikołaje. Na pewno wielu z was się przyłączy do tej akcji, ja też zamierzam swoje 3 grosze do tej akcji dołożyć, wyjechać w stroju Mikołaja i pomóc któremuś z domu dziecka, bo to jest akcja głównie pomocy dla domów dziecka. Fajny cel, fajnie już taka tradycja się zrobiła właśnie odnośnie Moto Mikołajów, że motocykliści się przebierają za Mikołajów i pomagają, zbierają pieniądze. Fajna, naprawdę fajna akcja na całą Polskę. Głośno zawsze jest o tej akcji. No nie wiem, czy w mediach tak o tym dudnią. TVN-owskich, telewizji polskiej, czy polsatowych. No ale na pewno internet zawsze huczy od tych akcji. Więc każdy ma możliwość się dowiedzenia. Do informowania. Co, gdzie, jak pomóc, jak się przyłączyć, co zrobić.
Także o kurde, no jadę cały czas z kierunkowskazem. No to jest taki właśnie podstawowy błąd, który się zdarza nawet takim dobrym motocyklistom. Może ktoś jeździ 20 lat i też zapomni kiedyś. Zapomni o tym kierunkowskazu, a łatwo wtedy o wypadek, wiecie, skręcacie. Nie skręcacie, jedziecie główną drogą, nie będziecie z niej zjeżdżać, a ktoś wam wyjedzie, no bo mieliście kierunkowskaz włączony. No trzeba czasem zerkać właśnie na te kontrolki. A parę słów chciałbym powiedzieć odnośnie tych pozdrowień, które ludzie pozdrawiają ludzi w filmikach, którzy udostępniali moje posty. No niestety tego tak było dużo, tych udostępnień, ja za bardzo nie miałem czasu już po prostu, znowu zapomniałem kierunkowskaza. Nie miałem czasu już po prostu obserwować, kto udostępnił, dopisywać do listy, szukać, potwierdzać, czy to na pewno było udostępnienie, ale zasmrodziłeś. No i także, no już nie będę w takich masowych ilościach, dużych ilościach pozdrawiał tych widzów, tylko tak od czasu do czasu kogoś tam. Także wielkie dzięki za niektóre pozdrowienia. A tak z pamięci mogę od razu pozdrowić Joanna Blaszkę. Wiem, że bardzo dużo udostępnia Krystian Staszewski. Parę osób tam jest. Nie pamiętam imienia, ale wiem, że nazwisko Banach bardzo dużo udostępnia. Także dzięki wielkie dla ciebie. Jeszcze w tym oto vlogu specjalne wydarzenie. Dla mnie bardzo, bardzo fajne. Chciałbym wszystkim podziękować za subskrypcję mojego kanału. 15 tysięcy widzów jest na moim kanale, plus do tego 3 miliony wyświetleń wszystkich filmów, z czego jestem mega zadowolony, a z tej okazji otwieram na wizji szampana, proszę bardzo, Adam Motovlog, świętujemy 15 tysięcy subskrypcji. Świętujemy 15 tysięcy subskrypcji! Wow! Yeah! Woo! Woo! Dzięki wielkie za subskrypcję mojego kanału na YouTube. I widzimy się w następnym sezonie 2016. Mam nadzieję, że ze mną zostaniecie ze mną, z moimi motocyklami. Będziemy jeździć, podróżować, nagrywać, spotykać się z ludźmi, korzystać z życia, bo to lubię. A motocykle są idealnym do tego, no kurde, urządzeniem, nie? Kocham motocykle, także trzymajcie się, widzimy się na następnych filmach, pozdrawiam serdecznie wszystkich. Lewa, odcina. Na razie, chodź, trzymajcie się, cześć. Winogronowy. To jest to. Wasze zdrówko.